Oświeceni hedoniści. Kim są? W jaki sposób czerpią radość z życia? Zobacz i posłuchaj wyjątkowych gości Agnieszki Woźniak-Starak oraz Gabi Drzewieckiej. Karolina Nagy, zdolna, młoda projektantka, influencerka, dzisiaj oświecona hedonistka. Oświecony hedonizm, to jest tytuł naszej audycji. Jak ty rozumiesz to hasło? Cześć Karolina. Cześć Agnieszko, w ogóle bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Super, bardzo się cieszę, no i dziękuję za miłe słowa, że tak mnie ładnie zapowiedziałaś. Co dla mnie oznacza oświecony hedonizm? Dla mnie to jest w sumie cieszenie się trochę z małych rzeczy i na pewno potrafienie znaleźć siebie w życiu tak też, żeby być zadowolonym z tego, z czego się robi. I ja w sumie bardzo długi czas o to walczyłam i o to spełnianie swoich marzeń i to było dla mnie takim celem. Wiedziałam, że to się w końcu wydarzy, tylko nie wiedziałam jeszcze kiedy. I myślę, że tutaj takie cieszenie się z małych rzeczy, praca, którą się kocha, to jest dla mnie taki mój hedonizm, bym powiedziała, oświecony. Karolina Nagy, tak też nazywa się twoja marka. Tak. Kiedy wpadłaś na to, że chcesz być projektantką? To jest ciekawe, bo to wybrałaś też takie studia o takim profilu, czyli to musiało być dosyć wcześnie. Tak, ja zawsze marzyłam o tym, żeby pracować i być związaną w ogóle z branżą artystyczną. Czyli tworzyć. Już, tak, czyli tworzyć. Na początku nie wiedziałam do końca co i sporo czasu mi to zajmowało, żeby dojść do takiego swojej rzeczy, ale dużo kombinowałam, dużo rysowałam. Chodziłam też do szkoły plastycznej tylko weekendowo, ponieważ rodzice chcieli, żebym oczywiście ukończyła normalne liceum, czy normalne tutaj. Ogólne po prostu, dokładnie. A, że tak powiem, swoje hobbystyczne rzeczy, to żebym zostawiała po szkole, więc tak też to praktykowałam. I finalnie sporo kombinowałam ze swoim stylem też. Podkradałam rodzicom ubrania, tam je przerabiałam i tak dalej, więc bardziej to właśnie szło w taką stronę. I później, jak już był ten moment wybierania studiów, to na początku ja tak właśnie nie do końca wiedziałam, co chcę robić. I przez to, że mój tata jest Libańczykiem, to pomyślałam sobie, że może arabistyka. Może ta arabistyka, może w sumie nie znam języka arabskiego, ale stwierdziłam, że to będzie fajne, bo się będę mogła nauczyć. Więc, no tak, to też takie studia, które dają duże spektrum możliwości. Tak, nie musisz od razu decydować, co chcesz robić tu tak, i teraz. Masz dokładnie czas się tak. Wiedziałam też, że właśnie to by mogła być Warszawa, chciałam się wyprowadzić ze swojego miasta, z miasta, więc myślałam, że może coś w tym kierunku. No i tak naprawdę to 3 miesiące przed składaniem papierów mnie oświeciło i stwierdziłam, że nie, to jakby w ogóle nie jest to, co ja chcę robić. I powiedziałam rodzicom, że ja chcę znaleźć coś innego. No, bardzo chciałam iść na architekturę, ale no to już było kompletnie za późno. No tak, to przygotowanie tak, do takich egzaminów. Tak, dokładnie tak. Więc stwierdziłam, że właśnie może coś z modą i może coś z projektowaniem. I ja szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, że w ogóle jest kierunek. Wiedziałam, że można się tego nauczyć, ale nie wiedziałam, że są studia w tym kierunku, ponieważ też były troszeczkę inne czasy, to jednak było trochę już lat temu. Teraz jest już dużo szkół, też w Warszawie właśnie studiów w tym kierunku, a ja miałam jednak wybór albo ASP, albo miałam jeszcze prywatną szkołę w Łodzi. I w sumie na ASP już też było za późno, ponieważ już tam też były egzaminy, do których się trzeba było przygotować wcześniej. I finalnie wybrałam tą Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania i w Łodzi i tam studiowałam zaocznie, ponieważ musiałam sobie na te studia zapracować oczywiście. To zatrzymajmy się na chwilę. A co tobie dały te studia? Czego się nauczyłaś takiego? Twoje atuty, coś co ty masz, a czego nie mają ci, którzy, wiesz, tacy naturszczycy, którzy zaczynają projektować? Laice bez wykształcenia fachowego. Myślę, że na pewno dało mi to, że zaczęłam wcześniej o tym myśleć, że już byłam po prostu ukierunkowana w wieku tym, nie wiem, 17-18 lat, chyba jak się idzie na studia, to że już wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Myślę, że to może być coś takiego. Ale rozumiem już, że tam też masz zajęcia, nie wiem, z historii mody na pewno, z konstrukcji, była historia mody, odzieży. Była nawet historia mebli, było dużo historii sztuki, były konstrukcje odzieży, było projektowanie ubioru, czyli właśnie takie wymyślanie bardziej już techniczne, ale szczerze troszeczkę mi brakowało jednak praktyki, bo niestety nie uczyliśmy się szyć. Czyli taki teoretyczny background, ale czujesz, że to jest taki background, który
ci się przydaje? Ja troszeczkę chciałam się tego nauczyć, mm-hmm. bo pomimo tego, że uczyliśmy się konstrukcji, to ja potem nie wiedziałam, co mam dalej z tym zrobić. Jakby już mam zrobioną konstrukcję, wow, wiem nawet jak obliczyć, bo tam są, jakby to się wylicza z różnych wzorów, ale co dalej? No bo już nas tego kolejnego etapu mm-hmm. nie uczyli, więc ja troszeczkę tego mi brakowało, więc ja też po studiach jeszcze szukałam różnych innych kursów, jakichś chodziłam. Doszkalałaś się. Tak, doszkalałam się, dokładnie. Żeby a skończyłaś też... studia? I co było dalej? Skończyłam studia i zaczęłam szukać pracy, która po prostu była kompletnie niezwiązana z tym kierunkiem. Ja się też w międzyczasie przeprowadziłam do Warszawy, bo na początku jeździłam z Częstochowy do Łodzi na zaocznie, a potem już na ostatnim roku się przeprowadziłam do Warszawy. I tak, i tam w sumie zaczęłam prace, różne prace. Nie wiem, czy wymieniać, ale to były różne prace. Myślę, że to też mi dało sporo, bo w sumie zaczynając od nawet, nie wiem, pracy w sklepie, w galerii, mm-hmm. Pracowałam w sklepie odzieżowym, to tam na przykład osoby, które wiedziały, że ja studiuję to projektowanie ubioru, bo byłam tam chyba na trzecim roku wtedy, to dawali mi możliwość wykazania się i na przykład mogłam razem z wizualem na przykład tworzyć sam wystawę. Mhm. Więc to było takie w sumie fajne, że dużo osób mi kibicowało i dostawałam troszeczkę tak od życia takiego właśnie, takiej dużo szans, żebym mogła gdzieś tam kreatywnie podziałać. Ale już wtedy wiedziałaś, że kolejnym krokiem albo kolejnym krokiem, jednym z kolejnych na końcu będzie ta marka modowa, tak. O której ty myślisz. Tak, 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 czas. Dokładnie. Ja cały czas chciałam, żeby to była ta marka, tylko szczerze mówiąc nie miałam nigdy pomysłu do końca, bo to były też inne czasy. To było też troszeczkę inaczej, nas uczą w szkole projektowania, bo uczą nas też projektowania, projektowania powiedzmy scenicznego, nie wiem, kostiumowego bardziej, mm-hmm. projektowanie, że trzeba się wykazać, te projekty muszą być, nie wiem, awangardowe, jakieś takie bardziej pojechane, a nie wiedziałam, jak się zabrać od tego, żeby te projekty były też funkcjonalne, no bo mogę być projektantem takim, który właśnie projektuje, nie wiem, dla gwiazd, dla teatru, dokładnie, ale jak zrobić tą markę, żeby też sprzedawać z tego i ja też nie wiedziałam, się zawsze zastanawiałam, czy ci projektanci w ogóle zarabiają, no bo tworzą jedną rzecz, w sumie pewnie jeszcze ją wypożyczają, nie wiem, jakby nie potrafiłam do końca tego rozgryźć, jak to wygląda. Biznesowo, tak, jak to się spina. Tak, no i właśnie to jest też to, co mi troszeczkę zabrakło jednak w szkole, to tego biznesowego podejścia, że tak naprawdę po tej szkole idziesz dalej, ale w sumie nie do końca wiesz, gdzie kupić tkaniny, skąd je znaleźć, które są najlepszej jakości. I to już uczy praktyka i to już uczy po prostu życie. Ale dobrze było, gdyby szkoła przygotowywała takie, że wypuszcza projektanta, tak, który jest gotowy wejść na rynek. Dokładnie. Nie wiem, jak jest teraz, no bo ja mówię, jakie to były czasy wcześniej, mhm. więc nie wiem, jak jest teraz, ale wcześniej no to jednak trzeba było dużo kombinować samemu. Więc tak, to było... Uczyć się po prostu. Uczyć się, tak. Żywy organizm. Dokładnie, tak. No i... Co było pierwsze? Najpierw zostałaś influencerką i to zbliżyło cię już... Nie, to nie. Się w ogóle na odwrót wydarzyło, szczerze mówiąc. To opowiadaj, jak to się stało, że jednak stwierdziłaś, okej, to jest ten moment, robię swoją kolekcję i zaczynam się bawić w biznes. Tak, ja w ogóle miałam taki pomysł, ponieważ przez to, że miałam zawsze tą pracę na pełen etat, ja bardzo szukałam takiej kreatywnej pracy jeszcze gdzieś indziej i też poza w ogóle pracą na etacie, również brałam udział jako stylistka w różnych sesjach. Mm. Też robiłam reklamę, nawet jeden program telewizyjny mi się udało tam pomagać przy nim. Więc cały czas gdzieś szukałam, żeby coś gdzieś tam podziałać. Ale też wiedziałam, że bycie stylistką czy kostiumografem nie do końca jest to, czym ja chcę robić, mm-hmm. bo tam już były zawsze narzucone, a ja chciałam sama coś zrobić. I potem stwierdziłam, że... zbierałaś doświadczenia bliskie. Zbierałam doświadczenia. I w sumie w momencie, kiedy ja stwierdziłam, że fajnie by było coś podziałać, żeby pokazać ludziom po prostu, co ja robię i co mi siedzi w głowie, więc przez to, że poszłam na kurs szycia, stwierdziłam, że muszę to podtrzymać, więc założę bloga. No i stwierdziłam, że dobrze założę tego bloga, tak dla siebie i to był blog, który miał przedstawiać moje stylizacje, ale oddałam sobie takie zadanie, że nie ma tutaj być żadnych ubrań, nie wiem, ze sklepów, tylko od góry do dołu jestem ubrana w swoje rzeczy, mm-hmm. które ja sama uszyłam. No i tak to się zaczęło i tak kombinowałam sporo w sumie przez rok. Ten blog nie był jakiś popularny, ale sprawiał mi w sumie dużo przyjemności, więc to się tak zaczęło, a później stwierdziłam, że chciałam uszyć koszulę,
Ale tutaj już mi sprawiło to większą trudność, bo jednak uszyć bluzkę, tutaj falbanki, coś, to jeszcze było takie do ogarnięcia, ale już koszula, no to już tutaj miałam zagwozdkę, już nie wiedziałam, jak to zrobić. I wtedy też wpadłam na pomysł uszycia właśnie kompletu, koszula plus spodnie z takiej samej tkaniny. I spodnie uszyłam, koszuli niestety mi się nie udało, a nawet jeszcze mi zabrakło tkaniny i zszyłam tą koszulę, że przód koszuli był inny, to był inny. W sumie podobało mi się to bardzo, ale wtedy mnie olśniło, że kurczę, koszulę, że to jest w sumie coś, co, czego, że no nie kojarzę marki, która by robiła koszulę. Który jest znakiem rozpoznawczym byłaby tak, koszula. Tak, też oczywiście są firmy, które tworzą koszule biznesowe, tak, do biur i tak dalej, ale mi bardziej zależało na tym, żeby to były koszule modowe, które są na co dzień, modowe, które są... nie wiem, no, które można założyć i do sneakersów, i do obcasów, żeby to po prostu były koszule, które można chodzić przez cały dzień, od samego rana, pójść w niej do pracy, a potem wieczorem na randkę i jeszcze na imprezę i żeby po prostu zawsze ona wyglądała fajnie i elegancko, ale też właśnie z takim luzem. No i żeby była wygodna, bo też chciałam złamać ten stereotyp, że koszule się kojarzą z czymś niewygodnym zazwyczaj, bo to też się kojarzyło na przykład, dla mnie się to kojarzyło z mundurkiem w szkole i ja na przykład wcześniej w ogóle nie lubiłam koszul kompletnie. Mój styl był w ogóle streetwear, co było coś, co ja kochałam i ja chodziłam bardzo sportowo ubrana i nie wyobrażałam sobie, w ogóle nie miałam koszuli w szafie, więc to w sumie tak się czasami zastanawiam, że ciekawe moje, że się zabrnęło, ale tak, no to właśnie z tym tak się w sumie pojawił ten pomysł i stwierdziłam, że można to połączyć, bo można nosić koszulę i można też założyć do niej sneakersy czy właśnie jakieś inne buty, a nie tylko elegancko do biura. Do garsonki. Dokładnie tak, dokładnie garsonka, tak. Garsonka, w ogóle to jest takie śmieszne słowo, trochę archaiczne. Jest, na szczęście w ogóle nie wiedzą. Garsonka, spódnica, myślę, nie. Tak, szmizjerka to jest też. Szmizjerka. Tak, no. Podomka. No, dokładnie. Czyli co, czyli ten pierwszy komplet koszula i spodnie, to był ten pierwszy, to był mój pierwszy który nie. można uznać za... I to był mój początek, żeby zrobić tę koszulę, więc ja wtedy już się zabrałam za to, żeby stworzyć tą markę. Stwierdziłam, że no nie miałam dużego budżetu, więc stwierdziłam, że zacznę od 3 projektów. Ale jeszcze pracowałaś wtedy, rozumiem, gdzieś na etacie? Tak. Pracowałam na etacie cały czas, od rana do tam 17, 18 to pracowałam, a po pracy jeździłam do Krawcowej, znalazłam Krawcową w Łodzi. Z małym budżetem, tak, ale jeździłam i w sumie na początku właśnie zawsze myślałam, że kolekcje muszą być jakieś duże i to musi się składać ze spodni, ze wszystkiego. A tutaj stwierdziłam, że może to iść łatwiej, bo jak zacznę po prostu, żeby to była marka z koszulami, no to po prostu będzie mi też łatwiej to później rozwijać. To ile było tych koszul w pierwszej na początku kolekcji? Pierwsza kolekcja, 3 koszule to były. To były 3 koszule, ale sesje zdjęciowe. Mała kapsuła. Bardzo mała, tak. Koszulowa kapsuła. Dokładnie. Ja pamiętam, że wszyscy czekali na tą kolekcję. Tam już robiłam zapowiedzi, bo jeszcze mój chłopak jest operatorem, więc on mi zrobił wideo. Mam w ogóle dużo znajomych z branży artystycznej, którzy mi bardzo pomagali, bo i piękne zdjęcie zrobiliśmy. I naprawdę wyszło to bardzo profesjonalnie, jak na zerowy budżet. A finalnie potem miałam takie coś, Boże, my tutaj robimy po prostu takie rzeczy, a potem zobaczą, że 3 koszule ja zrobiłam przez ten czas, więc... No i jaki był odzew? Nie, no był super odzew i w sumie to mi dało takiego kopa do dalszego działania, że no mogę to robić, ale wiedziałam, że to jeszcze nie jest ten moment na pewno, żeby rzucić swoją pracę i po prostu iść w to, bo no nie byłam na to gotowa. Ale te pierwsze 3 koszule, tak z biznesowego punktu widzenia jestem ciekawa, to już była jakaś kolekcja, były rozmiary, stworzyłaś sklep, były wysyłki, to już miało takie jakieś ramy? Tak, no tak, i musiałam mieć rozmiary, to oczywiście były 2 rozmiary, to było najpierw SM, LXL, ale to też były takie rozmiary, ja też chcę, żeby te koszule były w ogóle luźne, oversize'owe, nie robię takich projektów, które mają być mocno dopasowane, więc wiedziałam, że mogę jakby tutaj się trochę bawić tymi rozmiarami. Na swojej stronie są też dziewczyny w rozmiarach trochę większych. Pokazujesz też swoje projekty na nich. Dokładnie tak. Ja w ogóle chciałabym
jeszcze pokazywać na jeszcze po prostu większej ilości różnych figur, sylwetek, różnych osób, różnych sylwetek, bo ja też widzę po klientach, ale dobra, to chyba już inny temat. Dojdziemy do tego. Znalazłam szwalnię, która szyła w małych ilościach. To był duży klucz, ponieważ ja się zastanawiałam, no nie mam takiego budżetu, żeby ruszyć z, nie wiem, 100-200 sztuk, tak? Więc tutaj był naprawdę bardzo mały budżet, znaczy bardzo, bardzo małe ilości po prostu. Trudno więc... było przekonać? Nie, udało mi się znaleźć właśnie fajną szwalnię, którzy nie mieli w ogóle z tym problemu. Oni mi w sumie sporo pomogli. Ja też sporo szukałam w internecie. Bo jest to takie forum, na którym właśnie przeglądałam posty innych osób, patrzyłam co, gdzie, miałam po prostu notes i wszystko zapisywałam, gdzie guziki, gdzie metki, gdzie to wszystko znaleźć. I jakby w sumie... Rzadko się pytałam innych osób o pomoc, bo też wiedziałam, że to są jakieś takie kontakty, z którymi ktoś, inne firmy nie chcą się dzielić. Się nie tak, chcą. Więc wiedziałam, że sama muszę po prostu na sobie polegać. I tak, i w sumie tak to wyszło, że tak... W sumie rok przygotowałam się do tego, żeby tą kolekcję założyć. Jeżeli chodzi o kolekcję, to lubisz mieć wszystko przygotowane. Lubię mieć wszystko tak zaplanowane. W ogóle też na początku, ja też cały czas w sumie, moja marka ma teraz 3 lata, ale ja i tak cały czas się, czuję, że przez ten pierwszy rok, półtora nawet, to ja się naprawdę sporo uczyłam na tej marce, bo ja na przykład wypuściłam sobie tą kolekcję o tak po prostu w tym miesiącu, a się okazywało, że na przykład to nie jest dobry moment na wypuszczenie kolekcji, że wszyscy wypuszczają kolekcję, nie wiem, w marcu letnią, tak? Albo zimową w jeszcze jakimś innym miesiącu, więc ja tutaj trochę działałam poza tymi schematami. Spontanicznie. Tak, ale też miałam ku temu w sumie możliwości, ponieważ robiłam jednak koszule i wiedziałam, że to też, one mają być po prostu niesezonowe. Całoroczne. Więc mają być całoroczne, także nie musiałam się tutaj tak mocno nad tym zastanawiać, że teraz muszę zrobić zimową, a teraz muszę zrobić letnią. Teraz tak właśnie bardziej mam, ale tak, wcześniej tak nie miałam, więc to mi ułatwiało na pewno dużo. No i tak, no i ruszyłam z tymi 3 koszulami, założyłam Instagrama i w sumie tam pokazywałam cały czas backstage tego wszystkiego. Sporo osób zaczęło mnie tam obserwować na tym koncie. Ja też sama, żeby pozyskać tych obserwujących ludzi, to... Jak wyświetlały mi się osoby, które na przykład mogłyby być w stylu marki, no to wiadomo, tam wchodziłam, lajkowałam, komentowałam i w sumie tak to się... Tak, takie były początki, no bo jednak zawsze, no nie miałam też budżetu na to, żeby robić reklamy, nie wiadomo jakie na Facebooku i Instagramie, więc tak to na początku wyglądało. Czyli zainwestowałaś dużo czasu w rozwijanie też mediów społecznościowych, tak, żeby bardzo promować markę, ale to dobrze poszło, bo przybyło ci chyba 30 tysięcy tak, obserwatorów. Tak, na moim prywatnym to w ogóle już po prostu się zaczęły dziać dziwne rzeczy, tak naprawdę po półtora roku prowadzenia marki. W sumie tamten rok mi tak wyskoczył. Przez to, że ja... Znaczy tak, moje klientki często mi powtarzały, że no kampania kampanią, ale my chcemy zobaczyć tę koszulę na tobie, bo jakby masz kobiecą figurę, bo chcemy zobaczyć to po prostu jak to leży, więc chcą zdjęcia, żeby były na mnie. Ja sobie myślę, kurczę, no nie po to biorę modelki, nie po to robię sesje zdjęciowe, żeby jeszcze musieć ja pozować i nie wiem, specjalnie jeszcze tutaj... Ogarniać fajne zdjęcia, tak, sesje, filmy. Dokładnie, no już po to prostu mówię, kurczę, no już muszę być wszystkim, projektantem, modelką, jakby już tutaj jest po prostu full pakiet. No ale dałaś się przekonać, bo robisz to. No robię to, tak, bo widzę to po prostu po zainteresowaniu i widzę też to, że podziałało mi w poprzednim roku, że sporo kont zagranicznych zauważyło mój styl i zaczęło udostępniać moje zdjęcia na swoich kontach. To było tam właśnie, nie wiem, paryskie, dużo też akurat... Widzę, że sporo osób też obserwuje mnie dla moich włosów i jestem właśnie zawsze inspiracją gdzieś tam wrzuconą w to, jak ktoś ma się obciąć, czy właśnie pokazać zdjęcie u fryzjera. Więc tak, to wiem, tak... wiem coś o tym, podcinałam moją grzywkę na twoją. O, to właśnie bardzo miło. I właśnie sporo osób też mi to wysyła. Na przykład wysyła mi, powiedzmy, swoje fryzury, że o, obcięłam się na ciebie, coś. No, to jest w ogóle bardzo miłe. No, a jak ty wypracowałaś swój styl? No masz, bo jesteś no właśnie, charakterystyczna, on ma trochę taki klimat retro. Mówisz, tak, że wcześniej streetowa moda głównie, tak, tak, street style, dokładnie, który nie ma wiele wspólnego z retro. Chociaż, no dobra, jakieś 90s, jak wiem, no, to jest no retro. Tak. Ale no, ty jesteś już taka retro. Myślę, że mój styl się...
urodził wraz z moją marką, bym to tak chyba nazwała. Bo ja dużo kombinowałam, bo ja się i się ubierałam na sportowo, ale też ja elegancko, bo potem była moda, że chodzić tylko w marynarkach. I jakby przeszłam każdy styl, naprawdę każdy styl, od kolorowej dziewczyny po gotycki styl. Okay. Więc naprawdę kombinowałam bardzo różnych stylów i w sumie tego stylu, który mam teraz, nie brałam pod uwagę. Ale myślę, że to po prostu wyszło jakoś naturalnie. I mnie zawsze inspirowała moda vintage. Zawsze lubiłam chodzić do vintage sklepu, do second handów, inspirować się po prostu. Nawet nie to nawet, że nie kupować, tylko lubiłam się inspirować i nie wiem, patrzeć na te właśnie złote guziczki, które były po prostu takie piękne, gdzie ciężko jest teraz to znaleźć. Wszędzie teraz tak plastik, takie jest fast fashion, jest dokładnie, jest to inna jakość i to mnie tak mocno inspirowało. Też były inne rozwiązania kiedyś. Inne rozwiązania zapinania guzików, inne rozwiązania, no były po prostu różne takie małe detale, na które lubiłam zwracać uwagę, więc ten styl mi się po prostu razem z moją marką, ja po prostu razem z nim dojrzewałam i myślę, że teraz... Czy szukałaś i nagle... Tak, ja sama, dokładnie. Ja sama, szczerze mówiąc, dopiero od tej kolekcji zaczęłam się przekonywać do kolorów na przykład. O. Tak, bo ja wcześniej nie... Znaczy, oczywiście też lubiłam kolory, ale jakoś mało miałam jej w swojej szafie. A teraz jakoś te kolory też mi tak się spodobały. Zauważyłam, że to fajnie podkreśla karnację, że fajnie to jakby nadaje też stylu od razu, że nie tylko biel, czerń, beże, tylko właśnie, że jak założysz na przykład, nie wiem, koszulę w jakimś intensywnym kolorze, no to w sumie ona ci już robi całą robotę i nie potrzebujesz nic więcej. Tak. Wystarczy fajna torebka i fajne buty i w sumie to już jest cała stylizacja. Nie, kocham kolory, zwłaszcza wiesz co, bo też miałam różne etapy w życiu, ale już po tych wszystkich beżach, szarościach, nudach różnych i potem wiesz co, w polskiej zimie, kiedy wszystkich widzisz w czarnych puchówkach. Dokładnie, to tak. Super jest, żeby założyć na siebie coś kolorowego. Dokładnie tak. To jednak nadaje, jakby sama po sobie widzę, że jak założę coś kolorowego, to automatycznie... Inna energia. Tak, jest inna energia. A jeszcze jak zaświeci słońce, to już w ogóle jest po prostu wygrany dzień. Więc w sumie te kolory ostatnio zaczęłam z nimi kombinować i myślę, że... Tylko ja też... Jednak, bo tak, wiadomo, można zrobić koszulę w wielu kolorach, ale ja tutaj jednak wybieram też, żeby to były te kolory, które pasują do większości urody, do i brunetek, i blondynek, żeby to nie były tylko i wyłącznie kolory, które pasują do jednego typu urody na przykład, tylko chciałabym, żeby to były kolory, gdzie każdy będzie dobrze po prostu w nich wyglądał. To twoje ulubione też, kolory? Jakie? Moje ulubione? No na razie fiolet. Fiolet i zieleń, to w sumie chyba ostatnio je najczęściej noszę. Czerwień też. Też ostatnio zaczęłam kombinować z czerwienią, więc w sumie na razie to te trzy. I w sumie one się pojawiły w kolekcji, więc to tak... Ale twoja kolekcja nadal jest dosyć minimalistyczna. To nie jest tak, że projektujesz jeden fason koszuli i wypuszczasz go w 7 kolorach różnych, tylko raczej... Tak. Kolor jest przypisany do modelu u ciebie, prawda? Tak. Taki jest zamysł, żeby to nadal były nieduże kolekcje, raczej zamknięte, takie mocno kapsułowe. Tak. Chciałabym, żeby one tak... Znaczy tak, mam projekty, które są już powiedzmy takimi bestsellerami i wiem, że chciałabym tymi koszulami też, żeby ludzie mnie kojarzyli z na przykład koszulą na spinki. Które można różnie nosić, tak, bo można je skłożyć na pół, zapiąć na jedną spinkę, można ją nosić bez spinek. Ten przedłużony mankiet też robi fajną robotę. Można, nie wiem, no jest naprawdę wiele kombinacji. Ja też lubię w ogóle modę taką, która gdzie można kombinować. Tak jak ja lubiłam kombinować kiedyś ze stylem, to tak ja cały czas jednak to mam w sobie. Ja lubię pokombinować. Ja czasami się ze mnie śmieją, że po prostu ja mogę założyć tą koszulę, ale ja za chwilę tą koszulę inaczej wystylizuję, bo ja zaraz będę miała już podwinięty mankiet, albo zaraz będę miała zapięty pod kołnierzek, albo zaraz koszula będzie w środku. No tak. więc tutaj sporo kombinuję. A jeśli chodzi o produkty, to właśnie mam takie bestsellery, na których już właśnie nie ruszam. I z każdym sezonem, jeśli widzę, że może nie trendami, ale coś, co też mi się po prostu podoba, to na przykład wrzucam nowy kolor. Ale jednak lubię działać, po prostu lubię tworzyć, więc nie chcę być, już kiedyś też tak właśnie się zastanawiałam, że nie chcę być producentem odzieży, chcę być jednak tym projektantem. I jeśli nie mogę być tym projektantem, który nie mogę, znaczy no, mogłabym, ale po prostu nie do końca mnie
z tym projektantem, nie wiem, kostiumowym i tak dalej, to chciałabym chociaż przemycić trochę takiej sztuki w modzie użytkowej, żeby ona była po prostu... No, żeby to były pięknie zaprojektowane rzeczy, tak? Tak, dokładnie, żeby to po prostu były rzeczy, które właśnie, nie wiem, na przykład sukienkę, którą można nosić na kilka sposobów, że można ją odwrócić, można ją nosić tyłem, można ją nosić przodem, można rękawy zawiązać w różny sposób, żeby to była jedna rzecz, ale którą można nosić na po prostu w milionach wersji, żeby się one nie nudziły tak szybko, bo to jednak są rzeczy, które są ponadczasowe i one mają też takie być, żeby... No właśnie, jakie masz podejście do tego, co masz w szafie i co chciałabyś, żeby dziewczyny, które noszą twoje koszule, kobiety miały w szafie, że w tych czasach, kiedy tak dużo mówimy o zrównoważonym podejściu do mody, poprzednio rozmawiałam z Sarą Borowc i obie doszłyśmy do wniosku, że mimo tych deklaracji, że wiele osób mówi o tym, jak to przestało kupować, jak to pandemia trochę zmieniła ich podejście, tak, marki miały garderobie też się zmienić, to szczerze, obie doszliśmy do wniosku, że jest wręcz przeciwnie chyba, że znowu taki wybuch wszystkiego nastąpił. To prawda, tak. I znowu jest tego strasznie dużo i znowu jest dużo tych kolekcji i znowu jesteśmy tym wszystkim zalani, że słowa, deklaracje jedno, a czyny. I to jest w sumie ciekawe, co mówisz, bo ja też dlatego zmieniłam troszeczkę... projektowanie mojej marki. Na początku to były właśnie koszule retro, a teraz zaczęło być tego bardzo dużo. Zaczęło być bardzo dużo marek w takim stylu, w stylu retro, vintage i moje koszule już jakby, okej, były inne, ale ja już sama czułam, że no dobrze, to ja muszę iść dalej w takim razie, bo jak ja będę dalej iść tym samym stylem, to nie, to po prostu dla mnie to jest za mało. Wiesz, to i mało tego, właśnie teraz mi to przyszło do głowy, że rzeczywiście kiedyś, bo tych marek powstaje bardzo dużo i bardzo kiedyś było dużo, tak, że ciągle słyszałam od znajomych, którzy zajmowali się modą, że ta moda to jest głównie mielenie pieniędzy, że na tym jest tak bardzo trudno zarobić, a teraz ciągle słyszę, że wszyscy zarabiają na tej modzie jakieś krocie, czyli jest popyt. Jest popyt, ale to myślę, że trzeba mieć też pomysł, bo nie sztuką jest zrobić markę, która jest taka sama jak po prostu inne. Nie wiem, kolejną markę z dresami, dokładnie. Ale one się podobno najlepiej sprzedają. No, sprzedają się i to jest też to, że dużo moich klientek na przykład w czasie pandemii odzywało się do mnie, Karina, może byś zrobiła jakieś właśnie dresy, coś teraz wygodnego, coś fajnego, a ja stwierdziłam, że nie ulegam po prostu takim nagłym trendom. To też nie jest to, co ja chcę robić, więc ja wymyśliłam alternatywę. Ja wtedy stwierdziłam, że zrobię zamiast dresów, zrobię komplet, który właśnie będzie taki idealny po domu, ale będzie też idealny na wyjście, że to jest po prostu komplet, który możesz siedzieć, ale jak zadzwoni do ciebie przyjaciółka, siedzę obok w kawiarni, przyjeżdżaj, to ty po prostu zakładasz buty i wychodzisz i już masz stylizację gotową. I to była koszula i spodnie? Tak, to była koszula i spodnia w kratę. Koszula i spodnie w kratę. Tak. I bawełniane taka bardziej flanela, ale tutaj też fajnie podziałaliśmy konstrukcyjnie. To były też spodnie, które można sobie z tyłu w talii przepiąć i na przykład dopasować do swojej talii. Więc tam też jest kilka różnych opcji noszenia i myślę, że i to fajnie wygląda w komplecie, a też fajnie wygląda osobno, więc jest takie dwa w jednym. I myślę, że to było takie moja odpowiedź na te dresy i na ten właśnie taki nagły trend. A ty w szafie masz dużo rzeczy? Czy też starasz się tak podejść? Nie, staram się ograniczać. Znaczy oczywiście mam sporo ubrań, ale jednak staram się na bieżąco sprzedawać. Na przykład teraz ostatnio nawet te modele, które były już wcześniej u mnie w marce, które miałam prototypy, które nie wiem, modelki miały na sesjach zdjęciowych czy coś, no to jednak to wisi u mnie w szafie i ja już wiem, że no już pewnie tego nie założę, więc czas się po prostu pożegnać. I ostatnio właśnie na targach wzięłam te prototypy i po prostu wystawiłam je za tam cenę taką, bym powiedziała, prototypową. I tak. I stwierdziłam, że też jakby nie chcę sama wpadać w to koło po prostu, bo rozumiem, że można mieć właśnie swoją markę i się mówi o tym, że marka jest odpowiedzialna i że jakby tutaj dbamy o środowisko i tak dalej, ale co z tego, jak potem marka wypuszcza po prostu co chwilę nowe. A to, co się nie sprzedało, niszczy, bo na przykład się nawet na wyprzedażach... Dokładnie tak, albo przecenia je potem o po prostu 70-80% I jakby tutaj już, no to już nie jest takie eko, jak się mówi jednak, więc... W ogóle ciężko, żeby moda
była ekologiczna, jak to zrobić, a z drugiej strony moda jest czymś, co wiele osób bardzo kocha i to jest takie właśnie już szukanie... Tak, trudno znaleźć ten kompromis i tę drogę, żeby... Ciężko znaleźć. A ja właśnie staram się szukać, bo nawet jak na przykład zostają ścinki, to zrobiłam akcję charytatywną, ponieważ to był też moment, kiedy adoptowałam pieska i razem z chłopakiem adoptowaliśmy psa i właśnie zrobiliśmy akcję charytatywną i zjazd tych ścinek, nawet nie angażowałam w to krawcowe, tylko ja sama siadłam do maszyny i szłam apaszki dla piesków. O. Tak, i przez to, że sprzedawałam je, te apaszki, to cała kwota 100% po prostu szło na fundację, z której wzięłam naszego psa. I staram się właśnie, żeby to tak jednak działać, że na przykład belki, które zostają po, nie wiem, 10 metrów czy 5 metrów, no to ja jednak je biorę i otrzymam z nich po prostu jakieś kolejne modele, żeby u mnie to nie zalegało, żeby nie było tego dużo. Czy właśnie koszule, które już wiem, że nie wrócą już nigdy, no to po prostu je wystawiam tak za mniejszą kwotę, bo wiem, że modelki w nich chodziły, no to też. Więc staram się, żeby po prostu, może to też przez to, że robi mi się coraz mniej miejsca w domu, ale ogólnie tak, no to staram się jednak dbać o to. A co byś powiedziała młodym osobom takim jak te, które zaczynają swoją przygodę z modą i też może marzą o własnej marce? Czy warto iść no właśnie ze swoją pasją? Czy to jest jednak trudna droga usłana różnymi przeszkodami? Myślę, że oczywiście warto i uważam, że trzeba walczyć o swoje marzenia. Nie poddawać się, ale też sobie zdać sprawę, że to jest ciężka praca i trzeba się na to przygotować. I tutaj zawsze mówię, że tu nie jest kolorowo, ale to daje ogromną satysfakcję po prostu, więc warto się przemęczyć, bo wiadomo, jak założysz markę, to nie od razu wszyscy będą o niej wiedzieć. A co zrobić, możesz, żeby się wybić, żeby zwrócić na siebie uwagę? Działać mocno na różnych polach, na, nie wiem, social media, starać się jeździć na targi. W sumie głównie social media, myślę, że w tym momencie są taką najłatwiejszą opcją do wypromowania się, bo czyli to taka autopromocja dużo daje. Też jest bardzo ważna. Tak, tak, dokładnie. Więc myślę, że tutaj jest tak, to bardzo dużo ułatwia. A tak, no to po prostu jeśli chodzi o promowanie całkowicie marki, no to jest... dużo po prostu opcji, bo tak jak mówię, można jeździć na targi, można jeździć, można wypożyczać do, nie wiem, gwiazdom na różne wydarzenia i to też na pewno gdzieś, czy na sesje zdjęciowe, to też jest, nie wiem, nawet nieznanych fotografów. Czyli też starać się docierać do różnych znanych osób. Dokładnie tak. To jest taki tak, sposób. Tak, tak. Myślę, że po prostu im więcej ktoś zauważy twoich rzeczy, oczywiście nie zawsze to jest tak, że założy sławna osoba twoją rzecz, to automatycznie po prostu wszyscy ręce na pokład i pakujemy. Więc no, to trzeba też wiedzieć, że tak nie jest, ale sam fakt tego, że im więcej osób ma twoją rzecz, no to finalnie to samo będzie po prostu się nakręcało i taką drugą pantoflową. I uważam jeszcze, że taką jeszcze kolejną rzeczą to jest to, żeby jednak skupić się na jakości, bo to ta osoba, która projektuje, świeci jakby swoim nazwiskiem, sobą i czasami nie warto iść szybko, żeby szybko już po prostu dojść, już to otworzyć, już mieć to z głowy, tylko czasami warto trochę poczekać dłużej i na coś, co można jakościowo po prostu stworzyć i myślę, że to jest taki jakość taki jakby przyniesie też... Jakość produktu po prostu, jakość tak. Produktu, tak. Szybciej o sukces, jak się ma dokładnie, jakoś tak, rzeczy, to... tak, 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 bo może ten produkt wyjść na początku i się okaże, że na przykład, nie wiem, tkanina jest nie taka, konstrukcja jest niewygodna do noszenia i potem po prostu dużo pieniędzy idzie, ta osoba czyli jest po prostu dużo... Czyli nie wypuszczać bubli, nie wypuszczać, dopracować nie, trzeba to jednak sprawdzać, nosić, dać innym osobom do noszenia, trzeba to jednak testować. Rozumiem, że też chcesz, żeby te twoje rzeczy były ponadczasowe, tak? Że to nie są rzeczy, które wymienia się co kilka sezonów, bo przestały być modne, tylko one mają jakieś DNA klasyki w sobie. Dokładnie tak. Dlatego ja też nie chcę robić takich wielkich kolekcji, że tutaj spodnie, spódniczki, nie wiem, nie do końca to jest to. Dlatego ja też, każda też moja kolekcja jest troszeczkę inna. Jedna jest bardziej minimalistyczna, druga jest bardziej romantyczna. Mhm. Bo jednak chciałabym, żeby to były koszule, które można nosić, no nie wiem,
klientka, moja stała klientka, po prostu chcę też myśleć o moich stałych klientkach, które kupując u mnie koszulę, no to ja im nie mogę serwować cały czas tego samego. No tak, one czekają tak, na coś a one czekają nowego. Na coś nowego, więc fajnie im po prostu zaproponować, nie wiem, a teraz sukienka, powiedzmy, w podobnym kroju, tylko, nie wiem, dłuższa, mm-hmm. z jakimiś innymi funkcjami. Więc... Ale czy to, chyba, że masz takie założenie, żeby twoja marka jednak była marką niszową, nie wskazuje cię to na to, że przy takich małych kolekcjach i takim podejściu to będzie cały czas nisza i czy w takim razie na takiej niszowej, taka niszowa marka ma szansę się utrzymać na rynku? Dopóki ja tylko w niej pracuję, to tak. Ale no wiadomo, marka się pewnie będzie rozwijała później. Mm. Zależy mi mocno na tym, żeby promować markę za granicą. I chciałabym jednak, żeby ona była cały czas niszowa, żeby to jednak były kolekcje, które, znaczy opierając się na tych moich bestsellerach, żeby one były cały czas w sprzedaży, ale żeby to też były jednak kolekcje, gdzie ja wyszukam jakąś fajną, ciekawą tkaninę, żeby to było coś takiego wyjątkowego, bo... ja sama lubię ubierać się oryginalnie i mieć coś innego niż wszyscy i myślę, że jest wiele po prostu takich osób, które, a teraz też się to troszkę zmienia, bo już mam wrażenie, że też nawet i polski klient ma coś takiego, że już szuka tych niszowych marek, że już nie chce chodzić w tych, co wszyscy chodzą, tylko on szuka. Chodzą ludzie na targi i szukają też właśnie coś, co potem powiedzą... Coś, co nie jest mainstreamowe. Tak, dokładnie, bo potem ktoś pójdzie i powie, ale masz fajną koszulę, na spinki w ogóle super. I wtedy już jest takie, a skąd? No to, bo już jest coś bardziej oryginalnego, tak. Coś innego niż kolejny ten sam dres, kolejny ten sam t-shirt. A to dobrze, że ludzie chcą być oryginalni, a nie wyglądać wszyscy jednakowo. Tak, no mam wrażenie, że to się już zaczyna trochę zmieniać. Myślę, że po pandemii to chyba troszeczkę też mam taką wrażenie. Szukano własnego stylu bardziej, masz wrażenie, że... Tak. Myślę, że sporo osób po prostu sobie troszeczkę przewartościowało tą... nie wiem, chodzenie po galeriach, kupowanie w sklepach, nie wiem, we wszystkich takich sieciówkowych sklepach co chwilę, przy każdej po prostu wchodzi pensja, to lecą do galerii na przecenę. Myślę, że to już trochę zmienia. Ja nie lubię sieciówek i no ja też nie. Nie lubię i nie wierzę w te wszystkie akcje, które są takie mocno greenwashingowe pod tytułem, jak to teraz wprowadzamy, że rzeczy z recyklingu, a teraz organiczne bawełny nie, i tak dalej, tak, bo to jest mydlenie oczu straszne. Nie, to jest, dokładnie. I też mam wrażenie, że takie ja mam podejście, że dużo fajniej jest wyszukać sobie małego polskiego projektanta i wesprzeć tę polską modę, polski mały biznes i komuś dokładnie, pomóc niż tak. biec po rzeczy, które wytrzymają jeden sezon, bo one jakościowo też są okropne. Tak, i to jest właśnie fajne, bo ja też widzę po moich klientkach, że ja mam naprawdę wiele klientek z różnej kategorii, nie wiem, wiekowej, pracowej, statusowej. Jakby po prostu widzę to, że to są różne, całkowicie różne osoby. I to są i osoby młode, ale są też i osoby starsze. I w sumie to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja czasami też, że tak powiem, już do wczoraj miałam taki nieoficjalny showroom, do którego po prostu mogły przyjść do mnie moje klientki i koszulę kupić po prostu na miejscu albo przymierzyć, ale to było tylko w momencie, kiedy chciały po prostu odebrać osobiście albo się do mnie odzywały prywatnie, bo ja tego tak, no bo to po prostu jest moje mieszkanie, umówmy się. Tak, bliski kontakt z klientem. Dokładnie, więc zawsze jak klientki wchodziły do mojego mieszkania, tak o, myślę, że to showroom. Ja tak, to showroom. Ale miałam wydzielony jeden pokój, gdzie właśnie na wieszakach po prostu wisiały koszule. Ale już no, musiałam się pożegnać niestety wczoraj już z całością, ponieważ to już właśnie jest ten moment, kiedy marka idzie dalej i kiedy ja już po prostu nie daję rady pakować zamówień. Sprawiało mi to dużą przyjemność, ale jednak też chcę właśnie skupić się na tej promocji dalej i muszę z niektórych rzeczy już zrezygnować i albo zatrudnić osoby, albo się posiłkować firmami zewnętrznymi i po prostu stwierdziłam, że to jest ten moment. Trzeba iść dalej, trzeba jakąś rzecz oddać w końcu i zabrać się za jakieś nowe rzeczy. Czyli robi się z tego poważne. Poważny biznes, ale jak chcesz rozwijać markę i też mówisz, że jednak masz takie aspiracje, żeby wyjść na świat. Sara Borutzman powiedziała, że ona planuje wyprowadzkę do Los Angeles. Planują z rodziną, ale ona ją odwleka chwilowo właśnie dlatego, że marka tak dobrze poszła i tak się szybko rozwija, że ona musi zostać na razie tutaj na miejscu, bo z Polski będzie jej łatwiej. A ty się chcesz wyprowadzić do Włoch. Tak, a ja chcę się wyprowadzić do Włoch. Jak to ogarniesz?
Właśnie wybrałam w sumie Włochy, dlatego że jest blisko. Mhm. Często tak naprawdę 2 godziny samolotem, to jakbym mieszkała w innym mieście i musiałabym dojechać do Szwalni. To jest dokładnie na tej samej zasadzie. Więc tutaj nie widzę żadnego problemu, jeśli chodzi o to. A ja mam sporo tkanin włoskich i chciałabym po prostu, robię to wszystko przez pośredników tutaj w Polsce, a chciałabym pojechać tam i mieć to wszystko pod ręką. Bezpośredni dostęp. Tak, mieć bezpośredni dostęp, pojechać, mieć wszystko pod ręką, poznać też tych ludzi, bo nawet już byłam raz we Włoszech i jeździłam po różnych właśnie firmach i to mnie tak bardzo inspirowało, bardzo mnie to inspirowało, bo sam fakt tego, że te osoby, które produkują te tkaniny, one też to opowiadają z taką pasją, że ja po prostu od razu już tak chcę to mieć. Po prostu pojechałam do jednej właśnie firmy we Włoszech, to ta pani, która mi pokazywała tkaninę, to ona dosłownie ją tak głaskała po prostu, że ja aż miałam dreszcze i ja mówię, Boże, co się dzieje? I to po prostu było niesamowite, że tam czuję, że trochę pasuje. Taka Mekka. Tak, tam jest też taka Mekka właśnie tej mody i że właśnie chciałabym to po prostu mieć pod ręką. I inspirują też się Włochy też? Tak. Słońce, pogoda, nie krajobraz, tak, sztuka. Tak, no ja po prostu od już jakiegoś czasu siedząc tutaj mam troszeczkę, że tak powiem, no ja pracuję dużo z domu, bo jednak nie mam biura, nie chodzę do biura, więc mieszkam w Warszawie, więc to jest jakby ciężko jest tak mieć tą bliskość, nie wiem, z naturą, tu sobie, nie wiem, pójść pobiegać wokół właśnie pięknego jeziora Como, nie wiem, no cokolwiek, po prostu jakoś tak, czy nawet pojechać sobie na weekend w jakieś fajne, nowe miejsce, a jednak tutaj przez to, przez ten cały klimat, no to wydaje mi się, że tam po prostu, przez to słońce, no po prostu brakuje mi tego słońca i myślę, że tam się uda jakoś, zobaczymy, na razie na pół roku się wyprowadzam, więc to jest z chłopakiem też taki i z psem. Tak, z chłopakiem i z psem, dokładnie, więc to będzie jedna wielka wycieczka i to w sumie już za miesiąc. I gdzie dokładnie się wyprowadzasz do Włoch? Na początku właśnie nad jezioro Como chcemy się przeprowadzić, no tak, to jest nie jest sezon, więc fajnie, bo nie będzie dużo turystów, a potrzebujemy oboje, w trójkę myślę, że mój pies w sumie też, troszeczkę tak przystopować i tak na chwilkę się zastanowić, wszystko sobie podsumować, bo ja jednak cały czas jestem, ja mam bardzo intensywny tryb życia, jednak cały czas po prostu natłok wszystkiego, wszystko co się dzieje wokół, to ja już po prostu czuję, jesteś, że potrzebuję, jestem bardzo mocno przebodźcowana, tak, a ja też lubię, jak coś się dzieje, lubię kontakt z ludźmi, jak jest weekend, to ja też nie potrafię leżeć na kanapie i odpoczywać, tylko muszę gdzieś wyjść, więc myślę, że tutaj troszeczkę jak będę odłączona od wszystkiego, od, nie wiem, przyjaciół, rodziny i będzie po prostu tam wśród tej, nie wiem, w domku z ogrodem, no to, że będę mogła w końcu wstać rano wcześniej, nie wiem, zaparzyć sobie kawę, herbatę i mieć tą chwilę i trochę dla siebie. Życie. To trochę jest takie hedonistyczne, te twoje plany. Są, mają wiele wspólnego z hedonizmem. Tak. Myślę, że mają, tak, chyba pasuje tutaj. Rola projektanta czasami jest też taka, że, znaczy projektanta, osoby, która zakłada swoją markę, że w pewnym momencie już nie jesteś właśnie tym projektantem, że jesteś już osobą, która musi tutaj ogarnąć księgowość, papiery, nie wiem, właśnie produkcję, sesji, tak, no to już muszę być na każdym polu po prostu przygotowana. Jak jeszcze nie ruszyłam z marką z wielkim budżetem, więc tym bardziej muszę wszystko sama się nauczyć, nie wiem, sama się nauczyłam Photoshopa, sama się nauczyłam różnych rzeczy, żeby móc polegać po prostu bardziej na sobie, no i chyba to mnie troszeczkę już przerasta? Tak, przerosło, że stwierdziłam, że potrzebuję troszeczkę wytchnienia, żeby musisz wrócić. Musisz to uporządkować po prostu. Uporządkować, wszystko. Dokładnie. I tak też stwierdziłam, że właśnie polecę tam i sobie to wszystko uporządkuję, będę jeździła, szukała tkanin, inspirowała się i stwierdziłam, że teraz no niestety na lato na razie będą te modele, które są, przywracam poprzednie jeszcze modele, ale już na zimę myślę, że coś ciekawego się znajdzie, bo już bym chciała po prostu tamte tkaniny już tam na żywo znaleźć, więc na razie tak. Czyli jedziesz tam taki wiatr w żagle, żeby go nabrać, żeby tak podejść do, żeby celebrować życie i celebrować rozwijanie swojej marki. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. No myślę, że właśnie tak często jest, że po 3 latach zaczynasz się zastanawiać, co dalej i w którą stronę to ma iść i chyba właśnie potrzebuje troszeczkę takiego wytchnienia i troszeczkę się zastanowić, w którą stronę to ma iść. A w życiu jesteś bezkompromisowa? Czy na przykład tworzenie własnej marki, własnej
budowanie własnej firmy kosztowało cię wiele kompromisów? Zależy. No tak, w sumie mogłabym powiedzieć, że jestem bezkompromisowa względem tego, że ja to walczyłam o to, żeby tą markę mieć i żeby jednak móc rzucić tą pracę na etacie i zająć się tylko tym. To tutaj mocno, mocno to walczyłam, ale jeśli chodzi o kompromisy ogólnie, które mam na co dzień, z którymi się spotykam, to ja raczej jestem ja raczej idę na kompromis. Mm-hmm. Jakby też... osoby, z którymi współpracuję, czyli konstruktorzy, krawcowe, ja ufam im doświadczeniu i jeśli czasami mam projekt i pokazuję na przykład, że chcę, żeby było tak, tak i tak, to nie idę w zaparte, że to musi dokładnie tak być, bo jeśli jest krawcowa, która, czy konstruktorka, która wiem, że ma ogromne doświadczenie i ona mi powie, Kajna, jest inna opcja zrobienia tego i tego, to ja wtedy mówię, okej, okay, super, możemy to tak zrobić i pójść w jakąś tam inną. A sprzedażowo? Że na przykład musiałaś naginać to, w co wierzyłaś, bo wymyśliłaś sobie jakieś projekty, ale okazywało się, że nie, że jednak, że klientki oczekują czegoś innego i to jest jakiś duży kompromis. Cały czas chyba badam to, szczerze mówiąc. Tak, myślę, że na przykład sporo jest takiego, że sporo spotykam się z takimi tematami, żebym zrobiła coś bardziej normalnego, na przykład normalną, prostą koszulę o normalnej długości, może taliowana, no to faktycznie tutaj nie nuda. To jest nuda. Takie koszule są w sklepach. Są, dokładnie, ja też tak odpowiadam zawsze, takie koszule są w sklepach, po prostu jakby chcę, żeby to było coś innego, więc tutaj nie idę na ten kompromis, staram się nie iść, ale no jednak mam oczywiście z tyłu głowy to, co lubią moje klientki i ja też często nawet na Instagramie robię ankiety, czy chcecie... Badania fokusowe. Dokładnie. I ja wtedy się zastanawiam, czy mój pomysł jest tutaj, jaka ilość osób po prostu stoi za tym moim pomysłem. I myślę, że to jest fajne. Myślę, że w ogóle fajne jest to, że w social mediach można tak pomagać sobie po prostu nawzajem, bo mam dużo klientek, z którymi mam po prostu kontakt od samego początku marki i one mi tak mocno kibicują i widzę, że to są moje właśnie stałe klientki. Słuchasz ich, rozumiem. Tak, też, i one właśnie mi często mówią. Fajne. Więc to jest naprawdę fajne. Ja też wiem, że ja nie jestem alfą i omegą i też chcę słyszeć, jak się chodzi też po prostu w tych rzeczach, nie wiem, dłużej, częściej, bo wiadomo, ja mam tych koszul dużo, tak? No tak, a one mają na przykład jedną, którą, nie wiem, częściej noszą, więc też chcę wiedzieć, jak się ciekawe sprawdzają tkaniny czy coś, więc w sumie fajnie się dowiedzieć. A jacy projektanci cię inspirują? Ogólnie... Masz takich ulubionych? Ja w ogóle mam troszeczkę tak z tymi projektantami, z tym wszystkim, jak właśnie zawsze mam takie pytania, to... ciężko mi jest przytoczyć, ponieważ ja chyba nie do końca lubię się inspirować innymi firmami, innymi markami. Nie do końca jestem nawet na bieżąco z kolekcjami innych marek. Może jak mi się wyświetli to na Instagramie, to wtedy zobaczę. Ale sama nie mam tak, żeby wyszukiwać. Jedyne co, to przed kolekcją zawsze oglądam Fashion Weeki. To wtedy się przygotowuję pod względem takim trendowym, ogólnym, żeby wynieść jakieś fajne rzeczy. Ale tak, żeby się orientować w markach... Ale wspominałaś Jacquemusa. Tak, wspomniałam, że Jacquemusa to jest w sumie jedyna osoba, która mnie inspiruje, ale nie pod względem projektowym, znaczy oczywiście podobają mi się jego projekty, ale pod względem tym, jak on prowadzi swoją markę, bo on prowadzi ją właśnie w taki sposób, który ja też bym chciała prowadzić, czyli marka, która jest premium, ale która jest też tak blisko klienta, że on pomimo tego, że jest projektantem, to jednak się pokazuje, nie wiem, można mu zadać pytania, on prowadzi te social media, więc to jest naprawdę ciekawe, że można, że on przedstawia właśnie markę, która jest luksusowa, ale on widać, że on chce, żeby każdy mógł w tym chodzić. On chyba zrobił też coś takiego, że jak robi pokaz mody i prezentuje kolekcję, też stara się, żeby ta kolekcja od razu była w sprzedaży, tak? Żeby to nie było coś, dokładnie, na co musisz czekać, szukać i nie wiadomo dokładnie co, tylko masz tak do tego dostęp. Dokładnie tak. No i też te ceny nie są takie zabijające, więc tutaj naprawdę no, można sobie pozwolić, tak? Na jakąś rzecz. A jest bardzo kolorowy. I też go jest, lubię. Tak, jest bardzo kolorowy i w ogóle wydaje mi się, że jest taką pozytywną osobą i jest chyba... Nie, właśnie... no piękne pokazy robi, tak? Dokładnie sama tak w swoim Instagramie. I też co mi się ostatnio spodobało, to właśnie to, jak zrobił ten pop-up taki po prostu na ulicy otworzył typu 2-4H i tam po prostu były pozamykane torebki, gdzie każdy z ulicy mógł wejść i to jest w ogóle super opcja i on też właśnie o tym opowiedział na Instagramie u siebie, że on to zrobił, ponieważ są osoby, które na przykład wstydzą się wejść do luksusowego butiku, bo jakby no
stwierdzą, że to nie jest ich świat i przytłacza ich po prostu takie, te, jak jest tak, takie bogactwo, anturaż bym powiedziała, cały, tak. Dokładnie. A tutaj, kiedy nie ma ekspedientki w środku, kiedy możesz sobie wejść z ulicy, no to automatycznie każdy może wejść i w sumie to mi tak bardzo zaimponowało i stwierdziłam, że właśnie to jest taki mój jedyny projektant, który mi imponuje, ale właśnie takimi podejściem. Rzeczami, tak, podejściem do firmy, bo ja też bym chciała, żeby moje projekty były premium, ale dostępne dla wielu po prostu, żeby one były tylko dla tej jednej. Nie wiem, jednej. Czy to się nie wyklucza, ale bardzo nad tym pracujemy nad tym. A jak myślisz, jak będzie wyglądała przyszłość mody w Polsce? Bo już wspominałyśmy o tym, że powstaje bardzo dużo marek, też fajnych, oryginalnych, niszowych marek, no ale też mamy ograniczony rynek. Nie jesteśmy jakimś wielkim modowym rynkiem. Jak będzie kiedyś? Ciężko jest mi w sumie stwierdzić, bo na ten moment uważam, że mamy bardzo dużo fajnych polskich marek i naprawdę mamy czym się chwalić. Od torebek, po buty, po biżuterię, przez ubrania. Jest naprawdę dużo fajnych, oryginalnych rzeczy. Ja sama uwielbiam polskie marki, sama też wspieram, więc i dalej będę wspierać. Pomimo tego, że na przykład, nie wiem, miałabym nawet mieszkać za granicą, to myślę, że i tak bym wracała do tych polskie. Moich ulubionych Masz polskich marek. Masz takie swoje ulubione? Możesz mam, wymienić? Mam, tak. Biżuteryjne na przykład. Jestem fanką Claudii Wasserman. Ona jest takim właśnie też moim klimacie. Ona też robi takie właśnie biżuteria, która jest dosyć oryginalna. To nie jest, że ona też idzie za trendami, tylko po prostu coś, co jest jej. Chociaż to masz chyba jeden jeszcze... wisiorek, który jest naprawdę bardzo oryginalny, który masz zawsze? Masz tak, to jest mój wisiorek, który dostałam od mojej babci. Dostałam go na 18 razem z tym kluczykiem i od tamtej pory go noszę, czyli... A jest trochę starszy niż ty chyba. Jest starszy niż ja, tak. I nie zmieniłam go w ogóle. Jakby nie noszę nawet żadnych innych i się w nim kąpię i w ogóle go nie ściągnęłam w sumie od tej pory. No, kilka razy ściągnęłam, ale tak, to jest taki mój wisiorek i w sumie zawsze dużo osób zwraca uwagę. Więc ja głównie to biżuteria, kolczyki, no i buty. Buty też polskie marki mają super. Też jest ostatnio bardzo polubiłam Musk kowbojki, więc tak, jest sporo tego. Nie, naprawdę, mamy duży wybór, czyli, jeśli chodzi. Czyli czujesz, że przed polskimi markami jest przyszłość absolutnie. Tak, musimy tylko, faktycznie fajnie by było, żeby te polskie marki jeszcze poszły dalej, jeszcze się wybiły za tą zagranicę i ja też o to walczę, więc fajnie by było. No Zosia Chylak, Magda Butrym, Sara Boruc, Mona i też wszystkie te Demona i Marka. Dokładnie, tak. Rzeczywiście to się udaje, coraz częściej. Tak, udaje się, no i wiem, że tak, że się uda na pewno. Jeśli ktoś robi fajne, oryginalne rzeczy i wierzy w swój projekt, to myślę, że na pewno się uda, tylko no, trzeba jednak cały czas pracować, no i się właśnie nie poddawać i nie tracić nadziei, że tak powiem. I najlepiej jeszcze mieć inwestora. No, to już jest w ogóle, to już jest kolejny temat, to już kolejne wideo by trzeba było nakręcić. Jest jakiś trend, którego nigdy nie zrozumiesz i w ogóle jest dla ciebie ogólnie, nie do strawienia? Ogólnie z tymi trendami jest tak, że ja staram się to troszkę łączyć, bo lubię tą ponadczasowość, ale podoba mi się też to, że nie wiem, wracają jakieś lata. Jak mi się podobało, że lata 60, vintage, że to wraca, to mi się bardzo podoba i takie trendy są super, ale trend, którego nie rozumiem, to chyba taki trend, gdzie... rzuca mi się w oczy, jak wszyscy są ubrani na przykład tak samo. Czyli trend, za którym podążają wszyscy, że wszyscy widzą, że to jest teraz modne, to wszyscy po prostu od stóp do głów ubierają się identycznie. To jest chyba tak ogólnie bym powiedziała coś, czego nie zrozumiem. Myślę, że jeszcze się nie przekonałam do skarpet i sandałów. Nigdy jeszcze nie założyłam i nie spróbowałam tej. Nie mówię nie wiem, ale nie, tego ja też jeszcze chciała, nie. Ja bym chciała, bo mi się na kimś podoba, ale nie umiem sama. No właśnie tak, na kimś, na tych modelkę jeszcze na wybiegu, to w sumie nawet fajnie wygląda, ale sama tak nawet nie próbowałam. Wszystko przed nami jednym samym. A co cię uszczęśliwia? No, myślę, że na pewno moja praca, wiadomo, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby móc robić to, co teraz robię i to było moje marzenie. A tak poza tym... wiele rzeczy. Staram się cieszyć z małych rzeczy po prostu. Cieszę się to, że mam wolny czas, że mogę spotkać z przyjaciółmi, spędzić czas z chłopakiem, wyjść z psem na przykład. To jest też dla mnie, jak widzę, jak idziemy na spacer jakiś dłuższy i on jest szczęśliwy, to ja wtedy też jestem bardzo szczęśliwa i to mnie bardzo uszczęśliwia. A masz jakieś rytuały takie w ciągu dnia, które sprawiają ci przyjemność, o których dbasz, nie wiem,
kawa, jakaś specjalna albo coś takiego, co lubisz robić? No to na pewno herbatka. Ja niestety nie piję kawy. We Włoszech może zacznę. Ale tak, na pewno rano potrzebuję mieć taką chwilkę dla siebie. Staram się przynajmniej, bo wiem, że zaraz wejdę w ten tryb taki social media tutaj rozpędzisz. Już, tak? Więc potrzebuję takiej chwilki, zawsze wolę wstać troszkę wcześniej. Nie jestem jakimś porannym ptaszkiem, ale przynajmniej te pół godziny mieć tak, żeby po prostu na spokojnie sobie pochodzić po mieszkaniu. Nie lubisz się spieszyć? Nie tak? Lubię się spieszyć, bardzo się nie lubię spieszyć. Nie. To w ogóle... Naprawdę uważam, że... hedonistką? Jestem właśnie chyba dopiero teraz sobie zdaję, jak tak zaczynam mówić, sobie zdaję sprawę z tego, że tak, że ja po prostu ja się musiałam spieszyć, jak chodziłam do pracy i miałam ten etat i po prostu od godziny 8 do godziny 17 potem się tłumacz szefowi, że się spóźniłaś, bo coś tam. I teraz, kiedy ja jestem po prostu panią swojego czasu, to ja to jest dla mnie takie, że ja ustalam sobie sama ten plan dnia. On się czasami przeciągnie, ale czasami też jestem w stanie, nie wiem, jeśli potrzebuję teraz wyjść z psem, tak, jeśli potrzebuję teraz wyjść z psem na spacer, to ja po prostu z nim teraz wyjdę i nie wiem, złapię trochę świeżego powietrza i dopiero potem wrócę na przykład do pracy. Więc to są takie moje małe rzeczy, że nie staram się zrobić ze swojej pracy przymus, że muszę siedzieć po prostu za biurkiem. To ma być przyjemność. Tylko to ma być przyjemność, więc cały dzień życzyć? Ma być miły. Tego, żeby ta praca zawsze była przyjemnością i twoją pasją? Tak, będzie mi miło, jeśli tak będzie. Dokładnie. No i żebyś się nauczyła pić kawę, bo we Włoszech z herbatą to no, wiem, właśnie wiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję pięknie.